Siemaneczko, witamy wszystkich miłośników kotleta i klopsa, Katelen Krops dokładnie. Ten deszczowy dzionek, witamy wszystkich serdecznie. Dzisiaj bijamy z powodu pewnej aktualizacji, niespodzianki, które studio nam wrzuciło, a mianowicie, który bystrzejszy już dojrzał, ale jeszcze chwileczkę, mamy bardzo fajną, ciekawą aktualizację, a to jest... Oj, co nam się tu stało? Traktorzysta nam zjechał. I mamy... Proszę Państwa, mamy język polski. Flota, sprzedawca, proszę bardzo. Zwierzęta. Masa, zdrowie. Wszystko mamy po polsku, żeby było ciekawiej. Wszystkie misje dostępne. Fabuła. Mamy jakąś fabułę? Wszystkie misje. Ale widzę, że misje nie są przetłumaczone. O proszę, mamy już pierwszy haczyk. Misji nie mamy przetłumaczonych, ale całą pozostałą resztę mamy tłumaczone. Jakby weźmy sobie nasz profil. Więcej ćwiczeń. Prawie udało ci się pokonać pieszo dystans 1000 metrów, czyli kilometr. Mamy, widzę to bardzo ładnie potłumaczone, ale rasę widzę oryginalne nazwy. Masa, płeć, zdrowie, wiek, obora. Czyli taki miły nam tu update'ik bił. Mamy w końcu język polski w naszej ulubionej gierce, w nowym symulatorze. Jak dla mnie o wiele lepszym od samego farminga. Jest o wiele fajniejszy. Poprzedni update'ik dodał nam dźwięki, a przy okazji, że akurat nam się trafił deszczyk, to sobie włączyliśmy teraz, żebyście też tych mega fajnych dźwięków posłuchali. Tak to można grać. Także mamy język polski, dosyć fajnie to przetłumaczone jest. Wejdźmy sobie jeszcze do menu. Zobaczmy na przykład ceny, jakie mamy. Sprzedaż. Lewy, kukurydzy, trawa polna, kiszonka, siano, słoma pszenna, plewy pszenne. To wszystko możemy sprzedawać i handlarz kiszonką na przystani. Handlarz wodą na przystani. Tu mamy wodę i nawóz. A z czego ten nawóz możemy robić? Może to jest to, co my mamy w gospodarstwo. Gnojówka. Bycza gnojówka, plewy kukurydziane. A skąd my nawóz możemy sprzedawać? Jęczmień, pszenica, żyto, kukurydza. Plam ze ścieku. Ale to chyba raczej możemy kupować, jak sprzedawać. Lizel, nasiona pszenicy, jęczmień, trawy polnej. Taletrzanka, mocznik, fosforan amonu. I mamy ładnie wszystko wystawione. Tu mamy wysokość kredytu, raty. Co my tu mamy jeszcze? Pracowników. Pokaż nam naszych pracowników. Mają po jednej gwiazdce. I co ma? Umiejętność zarządzania, umiejętność prowadzenia, umiejętności mechanik, praca ze zwierzętami, długość zatrudnienia. No proszę, jak ładnie. Widzę, że to jest bardzo fajnie potłumaczone. Ustawienia, grafika, karta, konfiguracja graficzna, okno, rozdzielczość, efekty, jakość tekstur, szczegóły dynamiczne, oświetlenia, rozmycie ruchu, mapowanie horyzontu, mapowanie paralaksy. Szczerze, nawet nie wiem, co niektóre z tych pojęć znaczą. Był spod kół. O, takie coś nawet możemy.
Lusteczki maszyn, ralisy, lusterka wsteczne, ślady kół, łuny i rozbłyski, okluzja otoczenia, SSO, przestrzeni ekranu symuluje ogólne oświetlenie i daje renderowanemu obrazowi realistyczne cienie, wpływa na proces graficzny średni. Czyli mamy nasz język polski, czyli coraz bliżej pewnie pełna wersja. Czekamy cały czas na multiplayera. W sumie teraz już jedyne, co nam, za czym nam zostało czekać, to za multiplayerem. Także z mojej strony to wszystko dzisiaj. Dzięki. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcje pomoże rozwijać kanał i będziemy nagrywać kolejne ciekawostki Kotleta i Klopsa. Przypominam, że na Twitchu mamy również streamy. Gramy sobie na streamach, także tam trochę więcej siedzimy. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hejo!